Siemano, jestem Marek i witam Was w kolejnym odcinku z gry LEGO Marvel Avengers. Dzisiaj koreańska kabala kolejowa. Tak, no tutaj mamy do odblokowania bardzo ważną postać. Nie pamiętam, jak się ona nazywa, ale to jest tam postać taka miniaturowa, która może przechodzić przez te takie, wiecie, obiekty specjalne zielone. A więc. World-renowned geneticist Dr. Helen Cho's research into cellular regeneration is second to none. Her latest Rozpoczynamy to. creation, located at the Yujin Genetics Lab, is known as the Cradle, which. Artificial intelligence. You never even. Okej. Ja po pierwszym etapie sobie najprawdopodobniej wyjdę, bo pamiętam, że ta walka z Ultronami tutaj trochę trwała, trochę sporo, a no nie ma co przedłużać i pokazywać wam po raz drugi tego samego tak naprawdę, nie? Captain Rogers, do you read me? Romanoff should be tailing you with your shield. Continue to engage Tam Ultron. widziałem już coś And Cap, podejrzanego. try to avoid explosions. That gem could level the city. A, tam była puszka, dobra. Już widziałem. Ta, Agent no widać Romanoff, to bardzo Cap is dobrze. gonna need that shield. Stay in pursuit. Czy już mam... You know Nie, what's in jeszcze nie that mam cradle? mściciela. The power to make Wow. real change. And Nie that mam mściciela na terrifies samym you. początku, to jest naprawdę... No, już dobra mam. Co jest? Czemu się nie mogę przyłączyć? Zbugowało mi się coś. O, dobra, mogę. Co jest? O. Dobra, git. Wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się. Nie, dobra, nieważne. A tutaj mam Stana Lee, to jest chyba jedyna misja, którą miałem wcześniej Stana Lee. Dobra, zamrzyciela, chociaż dostaniemy klocka. 100 milionów zaraz zbijamy swoją drogą. Klocek zamściciela. Dobra. Lecimy w kosmos. Ło, w przeciągu mnie jest. I coś nawet nie, że trzasło, a czasło. A jak coś trzaska, to nie jest bezpiecznie. Co to jest za misja? Świt Ultrona, dobra. Koreańska kabala, tutaj mamy to zrobione. I tutaj mamy do zdobycia dwie postacie, aż. World-renowned geneticist Dr. Helen Cho's research into cellular regeneration is second to none. Her latest creation, located at the Yujin Genetics Lab, is known as the Cradle, which is. Guys, we've got a potential range of civilian casualties here. Better get to the front of the train to pull the brakes on this thing. Okej. Okay. O, no i mamy Ultrona. Tam widzę, że są jakieś strzałki, więc prawdopodobnie tam będę musiał jakoś przejść. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś będę musiał. A, dobra. Quicksilver i wszystko wiadomo. Czy ty to możesz? To. Czyli nie tylko Quicksilver ma to bieganie. Ej, bo nie wiem, czy ja mam przypadkiem. Czy ja nie mam przypadkiem jeszcze jednego. Znaczy, czy nie powinienem mieć jeszcze jednego boosta do monet. Pamiętam, że była jakaś taka liczba kiedyś. Że było razy. Że było razy ten 4000 coś tam. Nie wiem, czy jeszcze jednego boosta nie będzie. Gdzie mam Hawkeye'a? Bo teraz to szukanie postaci już jest całkiem trudne. Tutaj był gdzieś. O, jest, dobra. To weźmy sobie tą jego córkę. Okej, okay, to mamy zrobione. I teraz. Vision. To pewnie będzie 1 na 4 czy coś. 1 na 5, no to jeszcze lepiej. Dobra.
dwa. We have to act now. Dwa, zaraz będą trzy, o ile się tam przedostanę. Nie wiem, jak się tam trzeba było dostać. To jest coś dla wieżyna? Tak. O, ty też to możesz robić, patrzcie. Widać, że on jest taki silny, to jeszcze to może robić, to git. Dobra postać. Tylko ciężko się czyta jej nazwę. Korfak, chyba. Okej, 2 miliony, tak. Znaczy 20 milionów, tak swoją drogą. Co tu się stało? A, postać, no dobra. I, o, i to była chyba ta taka postać, którą potrzebowałem do tego, aby tam na sokowi coś zrobić. A to sobie sokowie i tam ten jeden etap w Henwaterze, to sobie wszystko zrobimy na pierwszym odcinku, gdy skończymy misję na 100%. Cel na dzisiaj, znaczy może nie jakiś taki bardzo, bardzo cel, ale fajnie by było dzisiaj dobić 70% gry. To by już była taka fajna liczba. Ale raczej jeszcze, no, nie jakoś dużo, ale... A ty to jeszcze przecież możesz robić. Ale wydaje mi się, że jeszcze nam braknie do... Nie, dobra. Weźcie tą wskazówkę. Czasami bezmyślność twórców mnie naprawdę zadziwia. To tak serio. O, dziękuję. Teraz dla Wierzyna. Albo dla Korfaka. Okej. 4 na 5. I teraz jeszcze War Machine. Git, no i ostatni na 99%. Te animacje z Ultronami też by sobie mogli darować, no ale spoko. Tutaj potrzebuję jakoś jeszcze, kurde, jakoś mało tych puszek będę miał, co 4 tylko. W sumie dwie postacie, ale to na ostatni etap nam zostanie tego strasznie dużo, w sensie 6 puszek, tam by był jeszcze Stan Lee, jedna postać. A tu widzę, że jest jeszcze coś. A nie, to było do misji, spoko. Może dlatego tu żadnej strzałki nie było, ani nic. A dobra, to będzie to, co tutaj mieliśmy w Quicksilverze. Mieliśmy taką wieżę zbudować. Dobra, no to wszystko uzasadnia, bo ten etap pamiętam, że był długi, bardzo duży, długi i plansza na niego też była bardzo duża, także... To by się jeszcze w miarę zgadzało. No, piękny skład mamy. Dwa przecinki, dobra. Dajcie mi, nie wiem. Dajcie mi War Machine'a. On jest. Bo się do tego nim kocham grać. O, dobra, to jest kolekcjoner jeszcze. Now I see your feeble mind wondering what could the collector want in such a place. Fish. Not ryba chce. Dobra, to nieźle. This sends a better message. My senses are working overtime.
This noxious stench cloud seems to be getting worse. Tutaj widzę, że będzie coś ale jeden na ileś. Dajcie mi sekundę. Okej, okay, jestem. A, tutaj jest ta rybka. Spoko, ja się zastanawiam, co tak świeci. Czemu mógł... O, dobra, tak to trzeba było zrobić. Czy ona się serio tutaj zakopała? O, dobra, to jeszcze może zrobić. Ale fatality, brutalne. Dobra. Ale ma fajną tą tarczę na plecach. Chciałem sobie kupić Kapitana Amerykę w forcie, no ale... Spoko. Nie ma sprawy, stary. Ale... Dajcie mi najlepszą postać w tej grze. O, dobrze, dziękuję. Jeszcze na górze coś mamy. O, patrzcie. I tu faktycznie coś było. A dobra, dla Ultrona. Jak on fajnie buduje. Ale tak już raczej się tak przemieszczać nie możesz, nie? Możesz! Dobra, jesteś genialny. Umiejętności Ultrona i tego jednocześnie. Umiejętności Ultrona i... Kurde no. Umiejętności Ultrona i Visiona jednocześnie. Jak ja mam ci tam pomóc? Znaczy pomóc no. Wiecie o co chodzi. Wiecie co, na... Ugaśmy sobie to. A, dobra, tutaj jest Stan Lee, ale ja go już miałem. Ja się zastanawiam, jak ja tutaj tą puszkę mam zdobyć. Aż sobie zobaczę. Aha, nie zobaczę. 65% strona abonament. A poster tutaj jest jakaś? Jest tam, dobra. Myślałem, żeby to jeszcze ewentualnie była postać, no ale... Niestety to nie dla mnie. Ile mam jeszcze do odblokowania postać, którą teraz będę miał i potem 6 klocków. Znaczy 6 min zestawów. No need to thank me. It's my pleasure. Dobra. Tutaj musimy sobie coś tam odblokować. Nawet średnio wiem co. Pewnie możemy ten. No właśnie. Co to możesz zrobić? Nie, tego akurat nie możesz. Dobra, no to już mam jedną wadę twoją. Ale to tam jedna wada na tyle zalet, to jest naprawdę pikuś, nie? A to było do misji, ale tam widzę... Znaczy nie widzę, ale... To będzie coś dla Kappa raczej. Ta, ułożyć puszkę, dobra. Znaczy ty byś mógł... Ale fajnie to fatality było. Okej. A, to dla ciebie, spoko. Boom.
I dobudowujemy kolejną część. Czy teraz nam się tutaj to uruchomi, czy coś? Nie. A dobra, w ten sposób. O, dobra. Te kartony zniszczyłem. Teraz jest coś dla Quicksilvera. Tu jeszcze jest pewnie jakaś... A, dobra, tam jest jeszcze... Spoko. Ja tutaj miałem jakąś panienkę, która to umiała. Dobra, on Quicksilvera to już... Niech będzie ty. Dobra, nie wiem, co tam trzeba zrobić. Ja myślałem, że tam mnie odblokuje ten pojazd, którym ja to muszę robić. Ale nie. Więc jak ja to mam... Ogarnąć sobie, mini zestawy. To będzie 65, ta. Wiecie co, to ja sobie to zobaczę na kanale Bena znowu. Playlisty Lego Marvel Avengers. I teraz poszukajmy. Koreańska. On widzę, że też tutaj się raczej z tym męczy. Bo nie może tutaj, widzę, znaleźć, o co z tym chodzi. Skitu nie jest tego w stanie zrobić, widzę. To on zrobił tą misję, ale nie wie, jak to ma zrobić. Spoko, no to widzę, że to nie tylko ja mam z tym problemy. Czy tego jakoś się nie dało zniszczyć? Ja bym się ucieszył. A, dobra, no faktycznie zniszczyłem to. Znaczy, no zniszczyłem, ale dało mi to tyle co nic. O, dla... O, dobra, tego potrzebowałem. Kurde. O, dobra, pykło. I teraz tutaj widziałem, że on coś z tym robił. A co on tutaj zniszczył niby? Dlatego nie widzę nic. A dobra, on na tym skakał. To nam wysrało te elementy.
O, dobra, jest. Czernoptowa. Ładujemy. Teraz mamy jakąś maszynę. Tu nic nie ma, nie? Pewnie jakaś fioletowa monetka będzie, nawet nie to. Kurde, no idźcie sobie, typiarze. O, tony. Pewnie muszę potem po prostu przyjechać. Ta, dobra, 1 na 3. Aha. Dobra. Fajny jesteś, gronie, zmieniaj się. O, teraz. Kurde, tu jest tyle tych takich przeciwników, że... Trzy na trzy. 7 na 8. Dobra, gdzie są kolejne? Strzałka. O, dobra, jest tutaj kolejna. I jeszcze jedna jakaś. Czy tutaj coś było w powietrzu? Nie, dobra, to by było za proste raczej. Zróbmy to, ale to było chyba do misji. No właśnie, to, bo tutaj już były te elementy do zrobienia tego, potem przeskanowania się i koniec. Żadnej strzałki tutaj niestety nie widzę. Dziewięć na 10, no nie wiem, no mogę to już zrobić niby. Nie wiem, czy jak się tutaj przeskanuję, to będę miał jeszcze opcję przeskanowania się jako Hydra. Czy jak to tu wygląda? To pewnie będę musiał zrobić szybko, więc wezmę postać, która ma na pewno opcję i Hydry, i Shield tu. Nie, to już koniec raczej. Zgadłem? Oczywiście, dobra, no spodziewałem się tego. No ale cóż, no zostało nam jedno. Puszka, dobra, Komodo, przepraszam, Mandaryn wersja klasyczna. Ultron Prime, czyli taka chyba najbardziej popularna wersja Ultrona. 2, 3, 4, nie pokażę wam tego, bo nie ma co. Dobra, no... Słabo, że tego nie daliśmy rady wykonać. Za pierwszym razem. Nie, no w pierwszym etapie na pewno wszystko zrobiłem, w drugim... Wydaje mi się, że też. W trzecim... Już tam żadnej strzałki nie widziałem, no. Ta, tutaj 2 na 3 coś. Ale że co? Bo ja nie wiem. World-renowned geneticist Dr. Helen Cho's research into cellular regeneration is second to none. Her latest creation, located at the Eugene Genetics Lab, is known as the Cradle, which... Nie wiem, widzę, że na stronie tego nie ma już. Że to jest już tutaj zablokowanej dla mnie zawartości. Może jakaś strzałka mi się pojawi. Ta, są, ale są...
to strzałki z tego, co już zrobiłem. A więc... raczej tu już nie wiem, czego szukać, no. A czekaj, a czy tych elementów to tam jest 1 na 5? Czy już to wszystko, oby na pewno to zrobiłem? No tak, to już zrobiłem. To mi nie pokazuje strzałki, więc jak się okaże, że ja to pominąłem tak głupio jakąś jedną tą, to oj, byczku. Teraz ultrony zaraz będą, no właśnie. Trzy na pięć. Ej, dobra, gdzieś mam te ultrony? Dajcie mi teraz kapo Amerykę. Dobra. Scarlet. Ta animacja. Czy to będzie serio to? To będzie serio to? Dobra, głupi jestem. Moi drodzy, wykonany kolejny poziom na 100%. Zostały nam już tylko dwa. I skończyliśmy. Potem lecimy już tylko na Manhattan. No i mamy wszystko. Komiksy jakieś... Nie pokazałem wam komiksów, przepraszam. Dobra, odblokujmy sobie jeszcze parę postaci. Odblokujmy sobie jeszcze czerwone klocki i... i kończymy. Okej. Ty. Ty. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tutaj ma. Raczej tak, ale ja nie widzę. Tak. Lecimy na helikalier, odblokujemy złote klocki, znaczy czerwone klocki, przepraszam. No i mamy... no i mamy wszystko na ten odcinek, nie? Potem lecimy jeszcze zrobić dwie misje, znaczy to już sobie, bo teraz nagrałem pod rząd, no. Teraz robię drugi odcinek pod rząd, wczoraj w nocy nagrałem trzy pod rząd, nie, cztery. Trzy albo cztery wczoraj. Znaczy przez cały dzień na pewno cztery, tylko... nie, wczoraj jeden rano nagrałem, a potem w nocy jakoś od pierwszej do drugiej mi trzy poszły. Teraz będę nagrywał cztery pod rząd albo pięć. No, nagrywam ostro, nie? Bo jest już wtorek 17, a ja mam do zrobienia jeszcze... ja mam do zrobienia jeszcze... ile? No, niecałe 30% gry. Tylko już teraz te procenty tak łatwo nie będą szły, nie? Bo na Manhattanie tego mam naprawdę do zrobienia dużo, przepraszam, odbiło mi się. Okej.
Brakująca czerwone klocki. Szybka naprawa. Wykrywać złotych klocków. Wykrywać stanowi w opałach. Wykrywać zadań. Szybkie budowanie. Szybkie kopanie. Zbieranie holograficznych monet. Jeszcze nieograniczona akcja drużynowa mścicieli. Okej. Okay. Tutaj wszystko nam się praktycznie przyda. Włącz. Nie, włącz, 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 włącz. Tutaj mam jakieś strzałki dziwne. Ale to jest to zadanie, co już wykonałem, nie? We're all delighted that Dr. Cho's cradle technology succeeded in creating an I propose that we cause a disjunction between the push connectors and the dynamic. No tak, no to robiłem. Nie chcę tej misji. Dobra, moi drodzy, widzimy się już jutro na kanale. Trzymajcie się. Cześć.